Słuchasz podcastu Śląska Opinia. Najciekawsze rozmowy na temat bieżących wydarzeń ze Śląska, o Śląsku, Polsce i Europie. Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz, Śląska Opinia. Dzisiaj moimi gościniami są Mirela Waleczek i Monika Twardoń, autorka i tłumaczka książki Siedem Kobiet. Dzień dobry. Dzień dobry pan. Dzień dobry. Jak pewnie nasi słuchacze za chwilę się domyślą, autorka mówi po polsku, a mimo to powiedziałem tłumaczka. I to jest taka, prawdę mówiąc, sytuacja, która, jak czytałem sobie o tej książce, to była pierwsza, zanim ją jeszcze przeczytałem, to była pierwsza rzecz, która mnie tak zainteresowała, że jejku, jak są autorzy i są tłumaczeni, to najczęściej są tłumaczeni na języki, których nie znają, więc tłumaczą nie mogą zaglądać przez ramię i mówić, a tutaj coś innego chodziło. Więc zacznijmy może od tej takiej technicznej trochę wersji, potem sobie do merytoryki dojdziemy, ale jak wyglądała ta wasza współpraca i czy to była trudna współpraca ze strony tłumaczki, czy to było właśnie bardziej komfortowe przez to, że można było dokładnie zapytać, o co w oryginale chodziło. I może od razu powiedzmy, z jakiego języka to było tłumaczone. No to może zacznę, ja zacznę. Napisałam książkę po niemiecku, ponieważ od 35 lat mieszkam tam i język, który wywiozłam z Polski, był językiem dziecinno-młodzieżowym. Również tym językiem, z którym rozmawiałam z moimi małymi dziećmi, które również ze sobą zabrałam ze Śląska i potrzebowałam kogoś, kto ten język studiował i Monika jest wspaniałym tłumaczem i po prostu ona potrafiła moje myśli, które miałam po niemiecku, bo myślę również już teraz po tylu latach tak się myśli po niemiecku, potrafiła doskonale ująć w język polski czy śląski. Pani Monika? Tak, z mojej strony, jak przeczytałam tą książkę po raz pierwszy, no to byłam naprawdę zachwycona i ten zachwyt mimo wielokrotnej lektury trwa do dzisiaj. To jest właśnie chyba też ten powód, dlaczego ta książka nam wyszła. Nas cieszy, cieszy czytelników, no i dobrze się czyta. Jeżeli chodzi o współpracę, no to jeżeli autor żyje, to może to być przekleństwo lub błogosławieństwo. W tym przypadku zdecydowanie było to błogosławieństwo. Miałyśmy ciągle kontakt, dużo rozmawiałyśmy telefonicznie, mnóstwo maili wymieniłyśmy i tak naprawdę pracowałyśmy obydwie nad tym przekładem. Kontakt był bardzo konstruktywny, nie? Tak, dokładnie. Nieraz krytyczny, nieraz właśnie nawet gdzieś tam była ingerencja w tekst. I tutaj też się cieszę, że autorka pozwoliła na to, ponieważ dla przykładu w tekście niemieckim mamy określenie Schlesischer Dialekt, a nie tłumaczyłam tego na dialekt bądź gwarę, tylko właśnie na język. Więc tutaj jakby nasze dyskusje były również tutaj polityczno, gdzieś tam tożsamościowo poglądowe. Ale to była idea Moniki, to właśnie, nie? To gdzieś tam pierwszy raz się na tym w ogóle zastanowiłam wtedy. No. Tak jest. I tak wyszło właśnie, że jest jednoznacznie językiem określany śląski w tekście. No i tak pięknie nam się to wpisało w ten dyskurs, który trwa teraz, jest taki aktualny. No i ta premiera książki dwa dni po wecie prezydenta, no to jakby było takie, no nie wiem, przeznaczenie, dobry czas na to, na te tematy. Tak, ja myślę, że w ogóle to tłumaczenie jest z niemieckiego na polski, autorka też po śląsku potrafi mówić, to trochę o tym śląsku też coś mówi, nawet nie czytając tej książki, to ten aspekt mówi o historii Śląska też bardzo dużo i to jest też ciekawe. Trochę rozmawialiśmy przed nagraniem, ale to też może, bo to też chyba ciekawe, czy to książka była napisana po niemiecku, ale to polskie wydanie jest pierwszym wydaniem. To polskie wydanie jest pierwszym wydaniem, ponieważ w Niemczech, jak można sobie wyobrazić, Śląsk nie jest takim ważnym tematem dla publiczności niemieckiej, dla czytelników, recypientów. No, chodziłam, to było od Annasza do Kajfasza, bardzo dużo, nawet dom Polski w Niemczech, czy Śląski, czy organizacje, wszystko było przeze mnie sprawdzone. Mam chyba 70 maili, czy listów. To był bardzo długi proces, który mnie tak bardzo
Bardzo mnie taką zrobił, ochłodził mnie, taką mnie moje... Zniechęcił mnie, dokładnie, dzięki Monika. Bardzo mnie zniechęcił, ale gdzieś tam była ta wiara w to, że ta książka ma coś do zaproponowania i że to jest ważne, żeby młode kobiety żyjące na Śląsku poznały historię swoich matek bez tego całego dyskursu, jak powiedziałaś, który teraz jest. To o herstoria i tak dalej. Tego nie było kiedyś. Napisałam to tak, bo ja to czułam z brzucha, można powiedzieć, i dlatego nigdy nie zastanawia się, myślę, pisarka, jeżeli to słowo użyję teraz, nad sposobem narracji czy czegoś, bo to po prostu to ze mnie, to bulgotało we mnie dosłownie. Ja to musiałam wyrzucić, ja to musiałam powiedzieć. Musiałam to komuś dać, żeby ktoś to przeczytał i mi powiedział, co myśli o tym. No właśnie, ta historia to i tytuł Siedem kobiet, ten wybór, że te bohaterki były takie, a nie inne, wiąże się z czymś konkretnym? Tak, oczywiście. To nie jest autobiografia, ale jest bardzo wiele. Ja myślę, jak się czyta historię, historię życiorysy znanych pisarzy, z którymi teraz absolutnie nie chcę się porównywać, czyta się bardzo często, że oczywiście pisali, brali swoje własne przeżycia ich rodzin i na ten temat pisali. Tak samo i nie inaczej poszło u mnie, ponieważ te wszystkie kobiety w mojej rodziny się znalazłem. Byłam błogosławiona, jeżeli mogę powiedzieć, że miałam tyle wspaniałych kobiet, które zaczęły ten moment, ten zaczątek, ten zakwas powstał gdzieś tam śląski na ten chleb i zaczął pracować, zaczął ten proces się zaczął. Oczywiście zmieniłam, fikcja literacka jest bardzo ważna w książkach, więc te kobiety nie są jeden do jeden, nigdy, absolutnie nie, ale ta idea tej kobiety, że była taka, że ona miała taki, a nie inne spojrzenie na świat, to przejęłam. Tak, ja miałem takie wrażenie trochę jak podobne jak czytając Kajs z Wyszkoły Rokity, że to jest niby historia, on trochę opowiadał swoją historię, tak naprawdę to jest historia jak większości ludzi na Śląsku, każdy sobie może tą historię przenieść na swój grunt i tutaj trochę podobnie. Myślę, że czytając, czytelnik pewnie znajdzie, jeżeli ze Śląska jest, to znajdzie sobie jakieś odnośniki w swojej rodzinie pewnie albo... Tak, pani Moniko? Ja jeszcze tak wtrącę, że właśnie ten wątek autobiograficzny czy biograficzny to jest coś, co nas też połączyło, albo coś, co mnie prześladuje wręcz w całym moim życiu. Moja praca magisterska dawno temu miała tytuł Prawda i fikcja w autobiografii, tak? Więc tutaj dużo się zajmowałam tekstami właśnie, ile autora w tekście i ile tekstu, albo ile fikcji literackiej w autobiografiach, bo też się to przecież zdarza. No i tutaj właśnie ta książka też się wpisuje w ten kurs. Tutaj też wydaje mi się w opisie tej książki albo w tym wstępie Ani Cieplak jest tam użyte takie słowo miękka narracja. I jak to panie rozumieją? No ja muszę powiedzieć, że właśnie ja jak zaczynałam pisać, nie zastanawiałam się ani sekundy, jaka będzie narracja w tej książce, tylko wzięłam, nie, długopisem nie pisałam, już miałam wtedy komputer. No i zaczęłam pisać po prostu to, co myślałam. Początkowo były to tylko pewne myśli, potem zaczęłam się zastanawiać, jakie osoby tam będą i ta miękkość tej narracji właśnie to jest myślę, że dlatego takie coś tam występuje, bo tak jak jesteśmy za blisko przy ogniu, stoimy koło ogniska, czym bliżej ogniska, zaczynamy odczuwać ból, palący ból być może, i zapominamy o całej reszcie, nie opisujemy już tego kręgu ogniska, nie opisujemy kto gdzie jest i jak odczuwa, tylko my się koncentrujemy bardzo na naszych odczuciach i to jest właśnie to, że ta emocjonalność z tej książki, ona wynika z tego, bo dotyczyła mnie i dotyczyła mojej babci, dotyczyła mojej prababci, dotyczyła mojej matki i kuzynek i ciotek i dziadków. Czyli
całej tej mojej rodziny, którą jako dziecko, co jest bardzo ważne, dziecko, jako dziecko właśnie też dlatego ten moment tego lustra, bo właśnie to odbijanie się w tym lustrze, jak to dziecko to przyjęło. To co było tym momentem zapalnym? Który ten z tych momentów w tej książce był powodem do tego, żeby napisać całość? Zapewne usiadła sobie pani kiedyś, myślała, mam takie... Marta. Nawet nie zdanie, ale jakiś fragment opowieści bohaterkę, tak. O której chcę powiedzieć, a Marta. Resztę trzeba było dopisać. Zawsze Marta. Marta była, miałam kochającą matkę, wiadomo, ale Marta była po prostu, no nie wiadomo, czasami nie jest tak, nie, to nie jest wiadomo. Marta była takim, dla mnie takim autorytetem, takim... Przykład, nie wiem dlaczego rozumiałam już to jako dziecko, że Marta w rodzinie ma najwięcej do powiedzenia, że Marta jest tym takim, tym jak to się mówi, środkiem, tym co nas wiązało, centrum. Mhm. To było to centrum. Spiewem, o. Dokładnie. No tak, nawet mam tutaj przed sobą takie zdanie, że Marta miała, nareszcie przyszły dzieci, Marta miała ich czworo, doczekała się siedmiorka wnucząc. I tutaj dokładny opis tej rodziny, bardzo bogatej, która wokół Marty powstała. Tak, jego słowa użyję. No i właśnie trochę jak czytam, patrzę na to zdanie, albo na właśnie wszystkie zdania w tej książce, to pytam o tą miękkość, bo dla mnie ona pewnie jest na poziomie narracji, ale na poziomie chyba języka to jest książka, którą określił jako gęsta. Tutaj jest dużo informacji. Jest dużo informacji, właśnie gęsta jak najbardziej. Są krótkie zdania, mocne dialogi, czasami bardzo mocne, przecież tam ta wymiana zdań, no boli to czasami, tak czytamy i gdzieś się tam identyfikujemy. Spokojnie mogłaby być saga. Mogłaby być saga. No tak, to nie było oczywiste, że tam w ogóle się Śląski też pojawił w tych tekstach. Pierwszy rozdział został przetłumaczony na polski i wszędzie było zaznaczane, powiedziała po śląsku i tak dalej. Decyzja trochę później zapadła, znowu oczywiście była to nasza wspólna decyzja z autorką. Ale z inwencji twórczej Moniki. I to ta książka takiej autentyczności na pewno zyskała na tych śląskich dialogach. Następnym dylematem było, jak to zapisać. Czy ślabikosz, czy jednak fonetycznie. Z różnych względów zdecydowałyśmy się, żeby to był zapis fonetyczny z użyciem alfabetu polskiego. Co być może polskojęzycznym czytelnikom ułatwi czytanie, a może i nie. Jeszcze była bardzo dobry zabieg, zaproponowała pani Sara Nowicka i pan Grzegorz Bociek z wydawnictwa Biblioteki Śląskiej, ponieważ te śląskie fragmenty zaznaczałam wszystkie kursywą, a oni zaproponowali, żeby nie było tej różnicy do polskiego, żeby tekst był jednolity, bo ten język dla nich tutaj nie był jako język obcy, który zaznaczamy w tekście kursywą, tylko właśnie swojski, tutejszy, miejscowy. I myślę, że też to gdzieś tam widać w tekście, że to jest dobre, że to działa. Próbuję sobie znaleźć teraz jakiś fragment po śląsku, ale akurat na szybko chyba nie zaznaczyłem. Ja tutaj sobie wynotowałam coś takiego, coś co bardzo często właśnie w recenzjach się pojawia, to zdanie właśnie. Używanie każdego dnia dwóch lub trzech języków stało się dla nich czymś naturalnym. Tak tu się żyło i nikt nie odczuwał tego jako ograniczenia. Z piekołżym godało się po śląsku, z masołżym po niemiecku, a państwowe załatwiano po polsku. To jest dobry cytat, właśnie często się pojawiający. No i pokazujący właśnie to, co do dzisiaj gdzieś tam działa, chociaż język śląski się zmienia, pewnie się też polonizuje. No chcemy też, żeby ta książka była takim wkładem, cegiełką w to gdzieś tam popularyzowanie miejscowego języka śląskiego, czy zachowanie go, popularyzację. Jeszcze wrócę do mojego pytania, czy taka gęsta książka z krótkimi zdaniami, z dużą dawką informacji i z takimi dość żywymi dialogami, może tak bym to powiedział, jest łatwiejsza do tłumaczenia niż książka, której autor rozpisuje się nad tym, że nad łąką leci orzeł na przykład.
Ja studiowałem filologię słowacką, więc orzeł leczący nad Tatrami, no to jest bardzo popularny motyw. No trudne pytanie dla mnie. Powiem tak, właśnie przy okazji tego tłumaczenia musiałam gdzieś tam swój biogram też podać do wydawnictwa. Jak wypisałam, co to wszystko już tłumaczyłam, no to jest tego sporo i są to tak różne rzeczy od jakichś tam, kiedyś pracowałam w biurze tłumaczeń, więc gdzieś tutaj były bardziej takie formalne rzeczy prawnicze, ekonomiczne. Tłumaczyłam też poezję, tłumaczyłam różne rzeczy związane z turystyką i tak dalej. Również prozy, listy. Nie wiem, czy trudniejsze, czy łatwiejsze. To chyba nie... O styl, tak? Bo jak tych zdań jest więcej i są takie... Generalnie być może jest to łatwiejsze, jak zdania są krótsze, z tym, że no... Nie było jakichś takich większych problemów, ale czasami były takie zdania czy zwroty, które spędzały mi sens z powiek. Taki przykład w rozdziale Waleska, która jeździła konno. Są piękne opisy stajni, sprzętu jeździeckiego, samego jeździectwa. No ale w tekście pojawiło się chyba z 5 rodzajów szczotek w niemieckim tekście, które były nie do odnalezienia nigdzie. Po prostu po polsku nie istnieją takie terminy. Podzwoniłam, obdzwoniłam pół świata, szwagierka nawet gdzieś tam wykopała czterojęzyczny słownik dotyczący właśnie koni i jeździectwa. I też był właśnie między innymi polski i niemiecki w tym słowniku. No po prostu nie dało się, więc jakoś tam... musiałyśmy to inaczej opisać, po czym korektor z wydawnictwa napisał w pierwszej korekcie, że ten akapit w ogóle nic nie wnosi, jest niepotrzebny, ale to był chyba jedyny fragment, który proponowali do usunięcia, na który się nie zgodziłam, bo zbyt dużo pracy to kosztowało. To taka może anegdota jeszcze z tej pracy tłumacza. Ja trochę już zapytałem o ten moment, w którym ta książka się zaczęła, od jakiej postaci, ale może dopytam, albo spróbuję pogłębić to w tym kierunku, co ta książka ma powiedzieć czytelnikowi, z czym ona go ma zostawić, oprócz tej chęci poszukania tych kobiet i zrozumienia tych historii. No bo to jest coś, czym się nazaczy od właściwie kilku lat, tak naprawdę aktywnie się mierzą, że jednak zaczynają zgłębiać tą swoją historię. Więcej mówi się o tragedii górnośląskiej, o tożsamości, o tych wszystkich problemach, które wynikają z jednej, drugiej wojny i tego, co się działo po tym czasie. Czy ta książka może być jakimś takim pomocnikiem do szukania? Albo inspiratorem? Inspiratorem może lepiej niż, tak, inspiratorem na pewno. Tak jak powiedziałam, wyjechałam 35 lat temu, ad hoc, można powiedzieć, tak nagle, ponieważ mój mąż dostał kolejne powołanie do wojska i po już rocznym, po studiach był już rok w wojsku, dostał kolejne, ponieważ nie chciał wstąpić do partii. A był kierownikiem, miałem dyrektor za duże słowo, jakiejś tam firmy śląskiej. I w tym samym dniu wyjechał. Więc nie zastanowiliśmy się aż tak nad tym, co to z człowiekiem robi, jeżeli wyjeżdża się po prostu bez języka do innego kraju. I wtedy, będąc tam 3, 4, 5 lat i wychodząc już z tej ciemności, że nareszcie rozumie, co mówią w telewizorze, nareszcie rozumie, co mówią na ulicy, po wszelakich kursach, jakie nam do dyspozycji dano, zaczęłam się zajmować, moje myśli zaczęły w innym kierunku iść, zaczęłam myśleć, kim ja tutaj jestem, co to dla mnie znaczy. Moje dzieci jak trochę porosły, to Agata, która od razu w szkole, jako że mówiła z nami po części po śląsku, w Niemczech po niemiecku, tak i po polsku, zaczęła chodzić do szkoły dwujęzycznej od razu, także matematyka była po angielsku, tam, a reszta była po niemiecku, czy coś jeszcze, inne przedmioty. I ona mi od razu powiedziała, wyście mnie tutaj skidnapowali ze Śląska, jak już znała słownictwo. I wtedy właśnie w naszej rodzinie zaczął się ten dyskurs też, jeżeli można tak powiedzieć, dyskusja, w tym wypadku w małym kręgu, kim my jesteśmy, kim tutaj zostaniemy.
Więc jednoznacznie zdecydowaliśmy się, że zostaniemy tymi, którymi jesteśmy i będziemy to wszystko erweitern. Erweitern po niemiecku jest rozbudujemy to i będziemy obywatelami, no może to słowo jeszcze wtedy nie padło, Europy, ale człowiek po czasie zaczął się odprężać. Na początku cały czas myślałam, będą mnie słyszeć, będą mnie widzieć. Oni wiedzą, że czy po ubraniach, czy po chodzeniu na początku do kościoła, nie? Tam nikt w mojej miejscowości koło nas nie chodzi do kościoła w niedzielę, ale my wyszykowani po prostu, fryzury, makijaże, dzieci ubrane do kościoła. Wnieśliśmy coś do tej miejscowości, co teraz z czasem oni zaczęli też coś innego widzieć i też się zaczęli zastanawiać. Zostaliśmy tam bardzo fajnie przyjęci, nie mogę powiedzieć. Mam parę momentów, gdzie nie było to tak sympatyczne i może to też spowodowało, że człowiek zaczął się zastanawiać, skąd przychodzisz, dokąd idziesz. Po prostu. Jeszcze wracając do treści i też do, bo to pytanie, które zadałem, ono mogło być trochę tak, właśnie spróbowałem, chciałem sprawdzić, czy odpowie pani jakimś takim patetycznym zdaniem, bo w tej książce też patetyzmu nie ma. I to pomimo tego, że nie wiem, wyobrażam sobie, że gdyby to była męska historia, to tam byłoby więcej takiego, jeżeli to byłby film, a na przykład to taka scena, nie wiem, stojących mężczyzn na tle zachodzącego słońca i mówiących zniosłe słowa. A tutaj było do codzienności. To też był jakiś zamysł, czy to naturalnie wyszło? To wyszło naturalnie. Trochę wyszło z tego, że ta historia kobiet zawsze działa się. Dokładnie. My inaczej myślimy, jako kobiety myślę. Nie myślę, tak jest. My inaczej myślimy. My inaczej przyjmujemy, my inaczej czujemy, co koło nas się dzieje. Choćby na to, przez to, co myślisz, Monika, że urodziłyśmy obydwie dzieci, że człowiek zastanawia się nad swoim wnętrzem, choćby z tego względu, że nasze ciało daje coś dalej, przekazuje coś dalej. I to odczucie tego, że również i ciało czuje, było mi w książce ważne. Nie tylko, że mój rozum coś tam zakodował, dziękuję. Ja sobie potem mówię, bo po angielsku zasejfował, a to też wiesz. Zakodował. To jest jedna rzecz, ale nasze ciało właśnie i tam jest właśnie, i Marcie jest bardzo to ważne, nie? Ona mówi tyle, przeżyłam powstania, przeżyłam pierwszą wojnę, przeżyłam drugą wojnę, ale to ciało w dalszym ciągu jest tym nośnikiem tych wszystkich wydarzeń. No i patetyzm chyba nie byłby tam na miejscu, bo myślimy po prostu inaczej. Tak, ja myślę też, że ta książka jak najbardziej tutaj znakuje się prostotą, ale nie jest to taka prostota jak w Hanysce na przykład Heleny Buchner. Jest to jednak Siedem kobiet jest książką z trochę wyższej półki, tak? Tutaj te konstrukcje właśnie tych postaci i to, jak one są ze sobą połączone, to jest po prostu dla mnie genialne. To jest wysoka literatura, ale mimo to właśnie łatwo się to czyta. Myślę, że nawet osoby, które może nie czytają zbyt wiele, jak sięgną, to też będą tutaj potrafiły znaleźć coś dla siebie. No i ta historia też to jest bardzo ważne, no bo nie uczymy się w szkole o naszej historii. Ciągle, mimo że jest 2024 rok, tego nam brakuje. Mirela Waleczek też różne tabu tutaj porusza, jeżeli chodzi o tą historię. Na przykład przesłuchanie Marty na komisariacie milicji. Nie będę może więcej zdradzać, zachęcam do czytania, ale tutaj gdzieś te różne szykany, dyskryminacja Ślązaków ze względu na pochodzenie czy na język też jest tematem, ważnym tematem i ciągle myślę, no nieśmiało poruszanym albo zbyt mało. Albo tak, czasami tak, może właśnie tak po męsku trochę bardziej agresywnie, albo bardziej, nie wiem, jak to określić. Myślę, że to się w książce udało, że tutaj jak czytamy, rozumiemy położenie tej osoby i na pewno budzi to nasze współczucie i zrozumienie, niezależnie kim jest czytelnik i jakiego pochodzenia będzie, myślę, że przyjmie to ze zrozumieniem. Tak, rozmawiamy o książce Siedem kobiet, śląskiej opowieści, którą wydało wydawnictwo Biblioteki Śląskiej.
Oprócz moich gościń, jeszcze dwie wspaniałe, co najmniej kobiety, są jakieś zaangażowane w ten projekt, bo wstęp to pisała Ania Cieplak, o której już powiedzieliśmy, wielokrotna gości Śląskiej Opinii, pozdrawiamy, ale ilustrację na okładkę przygotowała Marta Frey, to też myślę marka sama w sobie. Książka jest już dostępna, można ją sobie zakupić, do czego zachęcamy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, dołącz do klubu Śląskiej Opinii. Wesprzyj nas za cenę jednej kawy na mieście. Wejdź na śląskaopinia.pl/klub. Do usłyszenia.